Radiowa Jedynka i Sygnały Dnia, kwadrans po siódmej. Rozmowa dnia. A w naszym studiu Stanisław Szwed, wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej, gość Sygnałów Dnia Radiowa Jedynki. Witam panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry państwu. To będzie świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie, które chcemy, żeby zaczęło obowiązywać od 1 października tego roku. Tak wczoraj premier Mateusz Morawiecki mówił o świadczeniu 500+ dla osób niepełnosprawnych. Nie dla wszystkich niepełnosprawnych, od razu zaznaczmy. Zatem powiedzmy, komu będzie przysługiwać to świadczenie. Bardzo się cieszę, że mogliśmy zrealizować kolejną zapowiedź pana premiera Mateusza Morawieckiego, bo to wsparcie dla osób niepełnosprawnych, które są całkowicie niezdolne do egzystencji, czyli no nie są samodzielne, no to jest, to będzie to wsparcie, na którym nam bardzo zależało, żeby na początku pomóc tym osobom, które tej pomocy najbardziej potrzebują. I ta grupa to będzie ta grupa, którą obejmujemy tą ustawą. Szacujemy, że to będzie około 500 tysięcy osób, które mają z jednej strony orzeczone niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczną niezdolność do zatrudnienia, czyli to jest jakby warunek. No i oczywiście to jest świadczenie, które jest skierowane dla osób powyżej 18 roku życia, czyli do tych wszystkich osób. I to świadczenie będzie również dla tych, którzy dzisiaj na przykład nie mają jeszcze orzeczenia, no na przykład korzystają z wsparcia, z pomocy społecznej. Ale mogą wystąpić w tej chwili. Ale będą mogli wystąpić. Po orzeczeniu będą mogli dostać. Dokładnie tak. Jeżeli takie orzeczenie otrzymają, to również będą mogli wystąpić. Tu jest też ważna informacja, że w ciągu, jeżeli ten wniosek zostanie złożony w ciągu 6 miesięcy, to świadczenie będzie wypłacane od dnia złożenia wniosku. I dotyczy to zarówno tych, którzy są ubezpieczeni w ZUS-ie, jak i w KRUS-ie, czyli rolników, jak i również w służbach mundurowych. Oczywiście wszyscy muszą spełnić ten warunek niesamodzielnej egzystencji, czyli no osoby, które tego wsparcia
wsparcia dzisiaj potrzebują najbardziej. Ale to też nie oznacza, że każdy w tej grupie dostanie dodatek tej samej wysokości, bo mamy tutaj próg dochodowy. Jak on będzie liczony, jak to będzie działać? Znaczy tutaj jest jeden jakby próg dochodowy, choć trudno go tak nazwać. Tu mówimy o tym, że to świadczenie 500 zł będzie dotyczyło tych osób, które nie przekraczają najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Dzisiaj to jest 1100 zł. Czyli jeżeli ktoś dzisiaj otrzymuje świadczenie 1100 zł, to otrzyma 500 zł, czyli łącznie 1600 zł i to jest ta górna granica, 1600 zł to jest górna granica, którą uprawnia do otrzymania świadczenia. Jeżeli przekracza, to będzie odpowiednio mniej po prostu otrzymywał z tych 500, czy w ogóle będzie nie otrzyma w tym przypadku. Tam nie będzie złotówka za złotówkę takiego systemu. Gdzie będzie można składać te wnioski i od kiedy, proszę powiedzieć? Te wnioski oczywiście, jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, a chcemy, żeby ten tryb w Sejmie był pilny, czyli w najbliższe posiedzenie Sejmu rozpatrywany projekt, zakładamy, że projekt wejdzie w życie od 1 października, czyli wnioski będzie można składać od 1 października. Zarówno dla tych, którzy są ubezpieczeni w ZUS-ie, w KRUS-ie lub w służbach mundurowych, czyli w zakładach, które ich obsługują, a te osoby, które nie są dzisiaj orzeczone, to będą się starały o orzeczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, czyli w ZUS-ie. To będzie świadczenie zwolnione z podatku, czy będzie trzeba odprowadzić? Tak, to jest świadczenie zwolnione z podatku, ze składki zdrowotnej. Nie jest też wliczane do innych dochodów, które uprawnia do innych świadczeń. Sama nazwa, że to jest świadczenie uzupełniające dla tych osób o niesamodzielnej egzystencji, no pokazuje, że to jest jakby ta kwestia dodatkowa, a nie wliczająca. Ważna też informacja, że do tego wliczenia, do tego 1100 zł nie wlicza się dodatków. Jeżeli ktoś na przykład ma dodatek pielęgnacyjny, nie wiem, ryczałt energetyczny, to się nie dolicza. Czyli ta podstawowa kwota się liczy, czyli w tym przypadku świadczenie nie większe jak 1100 zł. Użył pan takiego sformułowania, mówiąc o tym dodatku 500 plus dla osób całkowicie niepełnosprawnym, po pierwsze. I podobnych sformułowań też wczoraj używali premier i rzecznik rządu Piotr Miller. Dozowanie kolejności w pierwszej kolejności. No to sugeruje, że w drugiej i trzeciej kolejności będą jakieś kolejne, czy może inne dodatki, a może ten program będzie rozszerzany w takim razie. Jak te plany wyglądają, proszę oczywiście powiedzieć. My przez te ostatnie 4 lata już dokonaliśmy dużych zmian, jeśli chodzi o wsparcie dla osób niepełnosprawnych, ale wiemy, że też potrzeby są bardzo duże i zależy nam na tym, aby te środki, które przeznaczamy, trafiały do tych osób najbardziej potrzebujących. To jest ta grupa. My ją szacujemy w tej chwili na 500 tysięcy, ale też nie wiemy na przykład, ile osób jeszcze będzie mogło skorzystać z tego jakby nowego się orzecznictwa, czyli które będą miały stwierdzoną całkowitą niezdolność. To jest ta pierwsza grupa, jak ona będzie szacowana. I myślę, że też kolejne działania, które podejmujemy, to jest przecież też kwestia programów opieki wytchnieniowej, usług opiekuńczo-mieszkalnych. To są te kierunki, będziemy kontynuować. To są w tej chwili programy, które są realizowane z programu Za życiem. Mamy też, myślę, bardzo dobry w tej chwili instrument, z którego też będzie wspierane 500 plus dla osób niepełnosprawnych. To jest ten Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Dzisiaj mamy w tym funduszu ponad 640 milionów złotych. W przyszłym roku, gdy wpłynie jeszcze danina od najbogatszych Polaków, to będzie prawie 1 800 000 000 zł i te środki też pozwolą nam realizować inne propozycje programowe, które też będziemy przedstawiać państwu na jesień już przy okazji też i wyborów parlamentarnych. Mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki, że ta inicjatywa 500 plus dla całkowicie niepełnosprawnych to jest część pakietu Dostępność Plus. Proszę powiedzieć, które elementy tego pakietu już zostały wprowadzone, a które jeszcze czekają na wprowadzenie? No, cały program Dostępność Plus jest rozpisany na lata. Mówimy o kwocie 25 miliardów złotych, czyli wsparcia, czyli likwidacja barier, które uniemożliwiają czy utrudniają funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, ale tu już trochę wymieniłem te pakiety, które są związane z programem opieki wytchnieniowej, opieki usług opiekuńczo-mieszkalnych, takie centra dla tych osób opiekuńcze. No to są te działania, które będziemy wspólnie podejmować. To jest też kwestia opiekunów osób niepełnosprawnych, czyli tutaj ta kwestia też jeszcze jest do poprawienia i do uregulowania, żebyśmy również dawali wsparcie tym osobom, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi.
niepełnosprawnymi. I to jest, myślę, też wyzwanie dla nas, jak wspierać te osoby, które są niesamodzielne, ale też mamy przecież starzejące się społeczeństwo i tych osób będzie nam przybywać. Rząd rozszerzył także program Dobry Start, nazywany niekiedy 300+. Mówimy tu o dzieciach uczących się. W jakim kierunku idzie to rozszerzenie? Tutaj dokonaliśmy takiej dosyć szybkiej nowelizacji rozporządzenia, bo okazało się, że pewna niewielka grupa uczniów, dorosłych uczniów czy uczniów policjalnych, no nie była ujęta w tym programie, a spełnia ten warunek, czyli młodzież ucząca się do 20 roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych do 24 roku życia. I te osoby są objęte, z tym, że tutaj jest jedna ważna informacja, że te osoby no, będą mogły tylko składać wnioski w formie papierowej. Nie byliśmy już w stanie zmienić systemów informatycznych, które zajmują się wyprawką szkolną, czyli w następnym już, że tak powiem, rozdaniu już będzie można też łatwiejsze. Elektronicznie. Tak. A to właśnie a propos tego kanału elektronicznego. Od 1 lipca można składać przez internet wnioski w ramach poszerzonego tego sztandarowego programu, czyli Rodzina 500+, rozszerzonego na każde dziecko, także na pierwsze. Proszę powiedzieć, dzisiaj mamy 10 lipca, ile już wniosków wpłynęło? Myślę, że zbliżamy się do granicy, jeśli chodzi o program 500+, 2 milionów złożonych wniosków. W przypadku Dobrego Startu to będzie gdzieś 1 400 000, 1 500 000, bo tempo jest duże składania wniosków. Oczywiście ta dynamika troszkę spadła niż w tych pierwszych dniach czy godzinach, ale zainteresowanie jest duże i z tego się cieszymy, bo oczywiście już dzisiaj środki trafiają bezpośrednio do rodzin, czyli ci, którzy złożyli już wnioski, już otrzymują środki pieniężne. Mówił Stanisław Szwed, wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej, gość Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Była to Rozmowa Dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.